Witamy. Kolejny odcinek Przykrewni TV pod tytułem Dziedzictwo Zapomnianych Mistrzów. Dzisiaj spotkanie z panią etnograf Barbarą Rosiek. Opowiadamy o obrzędzie dziadów noworocznych i o postaciach, które dbały o to, żeby ten element kultury ludowej przetrwał. Opowiedzieliśmy już o rytmie natury, który był niezmiernie ważny w tym całym zagadnieniu. Bardzo to były krzepiące słowa, że gdzieś tam panią dotarły te znaczy odczucia po wysłuchaniu tego utworu są takie, że właśnie słychać w nim i tą naturę, i ten niepokój gdzieś, i strzelanie z bata, więc to, o czym opowiedzieliśmy, to dla nas ważne, że działa w tym utworze, że udało nam się to tak przedstawić, że działa ten, że działają te elementy muzyczne. Chciałbym zapytać jeszcze o te postacie, bo już część wymieniliśmy, ale wspomnieliśmy właśnie, że posiadały one maski i o tą maskę chciałem zapytać jako element całego obrzędu, który był niezmiernie ważny i robi wrażenie wręcz przy takim pierwszym spotkaniu z dziadami. Mówiliśmy o kilku postaciach, nie powiedzieliśmy o śmierci jeszcze i też te postacie wspomina Józef Kupczak, o którym za chwilę porozmawiamy, rzeźbiarz, który... Twórca masek, tutaj mamy. Jego dwie maski. Mogę pokazać od razu, tak. Z 1970 roku, sprzed 50 lat. Maska Żyda. Tak, i sznurkorza. Tutaj był sznurkorz. Sznurkorz jeszcze to jest ta postać, którą traktujemy trochę jako taki element przedstawiający dziady w Psiokrew. W singlu Idemy Grajęcy to on ma takie kolorowe wstążki. Tam ta postać stoi za nami. Towarzysząca? Tak. Bo zbudowanie takiej maski to chyba nie był taki prosty sposób, prawda, żeby to zrobić. To trzeba było się troszeczkę narobić, bo raz, że sama maska, ale jeszcze cały ten anturaż dookoła, czyli te wstążki i te szmatki, prawda? Tak. Maski drewniane Józef Kupczak wykonuje od ponad 50 lat. Nie tylko on, ale on jest taką główną tutaj postacią znaną jako twórca masek i to jest sztuka. Zrobienie maski w taki sposób, żeby ona była wyrzeźbiona, żeby była lekka, funkcjonalna. Można było tą maskę założyć i wiele, wiele godzin w tej masce kolędować, bo założeniem było to, że dziad pod maską maski nie zdjął. Nie wiadomo było, kto jest, prawda, właśnie. Przebrany tak. Nie wolno było maski zdjąć, kto jest przebrany za daną postać. Maski rzeźbione, one już są takie ucharakteryzowane do danej postaci. Natomiast ideą noszenia maski w obrzędzie dziadów, nie tylko, ale mówimy tu o dziadach, było to, żeby zasłonić swoją twarz, żeby pozbyć się swojej tożsamości, stać się reprezentantem postaci, za którą się jest przebranym. Więc pierwotnie to mogły być maski futrzane, maski potem tekstylne, ale były to futrzane tak jak w grupie żywieckich dziadów z Zabłocia, też znanych pod nazwą Jukacy. Okay. Oni tak zachowali tą najbardziej pierwotną formę maski, czyli płat skóry z otworami tylko na oczy i na usta. Chodziło o to, żeby zatrzeć tą swoją tożsamość. A potem, jak dawny obrzęd zmieniał się bardziej w takie widowisko zabawowe, powiedziałabym. Wraz jak się zmieniały kostiumy, tak też te maski stawały się coraz bardziej wyrzeźbione, dopracowane, robią efekt, prawda? Dzisiaj jak patrzymy na nie, tak. Robią na nas wrażenie. Na nas, na dorosłych, a co dopiero na dzieci. Jak sobie wyobrażam takim dzieckiem być i zobaczyć taką śmierć z maską, to bardzo faktycznie mocne. Jest taki wątek spotkania z duchem, z dziadem, prawda? Czyli z tym przodkiem. I chyba takie znaczenie to miała ta maska w tym obrzędzie. Jedną z postaci, która była zamaskowana, dzisiaj ma wyrzeźbioną maskę, jest śmierć. Bardzo ważna postać w ogóle w tradycji kolędniczej, w różnych zwyczajach kolędniczych, a przede wszystkim w dziadach, ponieważ śmierć w tradycji ludowej jest przejawem transformacji. To jest przejście, zamknięcie jakiegoś, zakończenie jakiegoś etapu, przetransformowanie, przejście do następnego etapu. Więc to nie jest takie ucięcie i pustka, nie wiadomo, czy coś jeszcze za tym końcem istnieje, tylko to w tradycji ludowej z pełną świadomością ludzie się na co dzień spotykali ze śmiercią, nie umierało się poza domami.
Więc wszyscy wierzyli w to, część że... Część życia. Tak, to jest część życia. Rodzono się i umierano w domu. Więc zdawano sobie sprawę z tego, że to te doczesne szczątki, prawda, odchodzą. Natomiast istota nie. Ta, która z nami była. Stąd zawsze postrzegano śmierć jako właśnie taki przejaw przejścia. Przejścia do innego etapu życia, do innego wymiaru życia. Ta postać tu jest bardzo ważna. I też ważną postacią, która jest bardzo groźna w Dziadach i wszystkie dzieci się jej boją, jest diabeł, czy diabły, czarny i czerwony. Też wiele osób mówi, że muszą być dwa diabły. Diabły, które pokazują nam w naszym tutaj jeszcze obecnym istnieniu dualność, prawda, istnienia, że w tej dualności, jak mamy coś ciemnego, to mamy coś jasnego. Jak jest dzień, to jest noc, kontrast. Jest kobieta, mężczyzna, ale to się dopełnia, prawda? To jest też równowaga. To jest ta równowaga. Mamy dobre, tak, i mamy złe. Złe nie zawsze musi być złym, bo złe zachowanie czyjeś postrzegane, uważane jako złe, w finale dla danej osoby może przynieść pozytywny efekt, prawda? Tak. Ktoś się tak przewróci, ale potem wyciągnie wnioski na przykład. Więc pokazują nam te diabły tą dualność istnienia. I mamy jeszcze, no właśnie, te macidule, sznurkorzy, łatkorzy, tą bardzo liczną dzisiaj grupę postaci w Dziadach. O pachołkach strzelających na batach już mówiliśmy, bo nie ma dziadów bez strzałów, więc oni muszą być. Ale tą liczną grupą są tacy jakby reprezentanci zewnętrznego świata. Dzisiaj zupełnie inaczej żyjemy. Kiedyś ten świat był bardziej takim światem zamkniętym, endogamicznym. Byliśmy my i oni, prawda? I w tym zewnętrznym świecie byli obcy kulturowo, czyli byli Cyganie, byli Żydzi. Byli obcy zawodowo, tu na pograniczu polsko-słowackim to byli dziechciorze, szklorze, którzy się tu pojawiali. Druciorze, tak? dokładnie. I oni jako ci obcy pojawiają się w Dziadach, ale może odgrywane są te postacie trochę na zasadzie takiej parodii, ale tu absolutnie nie chodziło o wyśmiewanie tych postaci, natomiast o pokazanie, że są inni niż my, ale ponieważ oni są stamtąd, z tego zewnętrznego świata, który jest światem boskim, światem innych, też jest światem, o czym wspomniałyśmy, groźny, bo może być światem demonicznym, prawda? Tak. Dlatego też się pojawiał dźwięk, który ochraniał, oczyszczał. Tak. Więc te postacie obcych reprezentują ten świat, który tu się pojawia w naszej przestrzeni po to, żeby nam spełnić to, co dla nas, wykreować to, co dla nas najlepsze. Więc jak najbardziej pozytywnie te postacie obcych są tutaj właśnie widziane, postrzegane. Towarzyszące takie. Tak. Kiedyś to był dziad z babą, a potem się pojawiła właśnie taka liczna grupa obcych. No właśnie ten wspomniany sznurkosz, czyli ten najbardziej kolorowa postać, która tak nam się przypodobała, spodobała nam się w Psiokrew i promuję ją dosyć mocno jako taką maskotkę zespołu i całego tego projektu Psiokrewni, całej płyty, która nawiązuje mocno do obrzędu dziadów. Chciałem zapytać, skąd ta postać w ogóle, bo jak ja pytałem tutaj będąc na Godach Żywieckich, czyli na tym festiwalu, który się odbywa w Żywcu rokrocznie. Robiłem wywiady z tymi ludźmi, którzy są w Dziadach, odtwarzają ten obrzęd, to oni nie potrafili mi do końca powiedzieć, skąd ta postać jest i tak naprawdę skąd te dziady się wzięły. Tak? Oni to, mam wrażenie, odtwarzają, ale gdzieś tam zostało to przekazane, prawda, z pokolenia na pokolenie, ale zatracił się taki element jakby w uzasadnienia dlaczego też, nie? Bo ja myślę, że to tak jak w tradycji, w przeszłości, jeżeli coś było ważnego, wartego, sprawdzonego, doświadczonego przez naszych przodków, że działa i jest to dla nas dobre, nie trzeba się było wgłębiać. My dzisiaj potrzebujemy wyjaśnienia dlaczego. No tak. Natomiast kiedyś przyjmowano to wierząc, że to jest dobre, prawda? I siłą taką rozpędu, siłą tradycji... Nie zamknęliśmy drzwi na klucz. Przepraszamy bardzo. Na czymś zaczynaliśmy? Że nie wgryzali się w istotę, tak, tylko taką siłą po prostu przekazu tradycji.
biegali. Więc nie było teorii jakichś na ten temat. Nie podejrzewam. Tak, zaufanie. Nie tłumaczyło się tego po prostu. Kultywowanie tego, ale tu chciałem właśnie jeszcze nawiązać do tego, że ta postać, sznurkosz, czy też zwana macidulą, prawda, ta kolorowa, to no, skąd w ogóle taka interpretacja tej postaci? I, no bo tak, wiemy, koń jest koniem, są witalne, niedźwiedź, mamy diabła, śmierć, złe moce, dobre moce. Natomiast to jest taka chyba najbardziej enigmatyczna. Kto to jest? To jest zagadkowa postać. Właśnie w Żawnicy, węgierskiej górce, mówiło się na nią sznurkosz, łatkosz, szmaciosz. U mnie się mówiło w placu szmaciora. W Kamesznicy nazywają macidulą, macinulą. Tak, różne są nazwy tej postaci właśnie lokalnie. Można spróbować przymierzyć tą postać do wędrujących dawniej po wsiach ludzi skupujących stare szmaty, łatki, ale też można ją przymierzyć właśnie do tych obcych, którzy świadczyli usługi, na przykład jakieś reparacji ubiorów. Trudno w tej chwili, nie mamy takich materiałów, nie zachowały się w pamięci, oprócz tego, że jest ta postać, prawda? Jakieś takie wzorce, tak jak w przypadku dziechciorza, szklorza, druciorza, konkretne zawody, prawda? No tu możemy jedynie spróbować przymierzyć do tego człowieka, który wędrował, krążył i świadczył jakieś takie usługi naprawcze, czy skupywał stare A takie obiory. Przypuszczenie, że mogła to być jakaś postać właśnie z tych starych wierzeń słowiańskich naszych, która gdzieś była też, byłoby trafną, czy nie wiadomo? Nie wiadomo, nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć. Ja myślę, że tu się właśnie otwiera duże pole do badań mitologii słowiańskiej i odniesienia tego, zresztą w tym kierunku już były pewne takie przymiarki poczynione, ponieważ 10 lat temu dokładnie mieliśmy w Starym Zamku na naszych wystawach prezentowaną wystawę Misteria dwóch kultur, gdzie pokazaliśmy tradycję skandynawską, nordycką i naszą słowiańską. Były dziady w interpretacji Jerzego Przybyła, autora ilustracji do mitologii słowiańskiej, Czesława Białczyńskiego, więc Jerzy się też przyglądał dziadom pod tym kątem i nie tylko Jerzy, więc to jest otwarta przestrzeń do poszukiwania, do analizowania. Na pewno ta tradycja sięga bardzo głęboko w przeszłość i właśnie tej takiej archetypicznej wizji świata. Nawet raz, że głęboko w przeszłość, ale dwa, mam takie wrażenie, no bo w obecnych czasach możemy sobie wszystko kolokwialnie mówiąc wygooglać, mając takie narzędzia jak internet, możemy sprawdzić, wpisując odpowiednie słowa, jak to wyglądało w różnych miejscach na świecie. I właśnie gdzieś tam moje poszukiwania dotyczące dziadów, tych przebierańców, aż pokierowały mnie na inne kontynenty. Jest taki świetny fotograf Charles Frager, który zrobił serię zdjęć właśnie dokumentując podobne postacie jak nasze dziady noworoczne we Francji, w Szwajcarii, w Chorwacji nawet i też na innych kontynentach. Tak, i to jest, wydaje mi się, też mnie to bardzo fascynuje i zastanawia właśnie, czy skąd ten taki wspólny tygiel tych kultur, tego obrzędu, no nie możemy powiedzieć, że to był obrzęd dziadów tam, natomiast one miały bardzo podobne funkcje, bo i też był diabeł, i też robiły zawsze wiele hałasu, też posiadały dzwonki. I też ten moment przejścia, tak? Tak, i w tym samym czasie przesileniu, w tym czasie przesilenia zimowego, prawda? Znaczy ja się tu nie czuję kompetentna aż tak szeroko na to pytanie próbować odpowiedzieć, ale z tego co wiem i też intuicyjnie co czuję, tak, to dotyczy kultur pierwotnych, kultur, które żyły w absolutnym rezonansie z naturą, z cyklami natury. Czuli ludzie, czuli ci nasi przodkowie, bez względu na miejsce, prawda, gdzie się urodzili, czuli rezonans z ziemią, rezonans z cyklami kosmicznymi i przejawiały się jakby wspólne dla wszystkich tych kultur pierwotnych aspekty. One były wspólne, bo to dotyczyło po prostu człowieka. Tak. Wszystko jedno, gdzie, prawda? To są pewne, tak jak powiązania z przodkami, z rodem. Nie da się
Nie da się wyciąć jednostki z rodu. Nawet jak wyjedziemy na drugi koniec świata, to jesteśmy częścią rodu, z którego pochodzimy. Czyli ci nasi dziadowie stanowili o pewnym korzeniu, pewnych wzorcach, z których pochodzili nasi rodzice i myśmy się wyłonili. Więc tu są takie, myślę, że takie właśnie rodowo związane z naturą konteksty wspólne. Takie uniwersalne właśnie. Tak, fascynująca rzecz. No dobrze, to w takim razie dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy wielu owocnych badań i szczególnie tych, które będą przedstawiały w nowym świetle wszelkie właśnie informacje dotyczące dziadów noworocznych i tego, o czym wspomnieliśmy, tej tajemnicy, która jest nieodkryta. A my zaprezentujemy utwór teraz, który jest zatytułowany Zatnosy, w którym usłyszycie właśnie te osoby, o których opowiadaliśmy, czyli Józefa Kupczaka, postać rzeźbiarza, który rzeźbi do dzisiaj, jeszcze żyje mając 90 bodajże 4 lata w Żabnicy, jest osobą, która tworzy piękne maski obrzędowe, i Józefa Maślankę, muzykanta, no, człowieka, który ma wielkie zasługi w podtrzymaniu folkloru muzycznego, przede wszystkim w Żabnicy. Oni w dwójkę podczas jednego z wywiadów opowiedzieli nam właśnie, jak to wyglądało, cały rytuał dziadów, więc posłuchajcie i spotykamy się po przerwie. Wszystko chodziło tak. Śmierć, diabeł, Żyd, blachosz i snurkosz. 5 masek było. To byli prawdziwi przebrańcy, ci starzy. Blues.
panie, nie będzie wyjście, nie wiecie, płody, a ze góry z łąkami. Przeskakiwały i... Tak, moi drodzy, odsłuchaliśmy Etnosów. To jest bardzo specyficzny utwór, specjalny, ponieważ to taki proces w czasie, bardzo długo powstawał i w warstwie tekstowej zawiera wypowiedzi dawnych mistrzów, o których mówiliśmy. W warstwie muzycznej dzieje się dużo w przestrzeni naturalnej. Mieliśmy takie wypady do Czernichowa na zgrywanie lasów, kamieni, różnych opowieści natury. Produkcją utworu zajął się Mateusz Górny, góral. I posłuchajcie, co nam o tym opowiedział. Cześć ludziska, góral z tej strony. W ramach telewizji Psiokrewni chciałem coś poopowiadać o utworze Etnosy. Po pierwsze to chciałem was pozdrowić z Kanarów. Jestem na Lanzarocie. Jest bardzo pięknie, przyjemnie, łapie słoneczko, ładuje się i tak dalej. A odnośnie Etnosy, to kawałek powstawał chyba przez 15 lat w sumie. No może przez 13. Zaczęło się od wyprawy w góry. Prawdopodobnie chyba to było w Czernichowie. Poszliśmy z minidyskiem na baterię i... ale z mikrofonem pojemnościowym na baterię. Wtedy to było... No taka nowość, teraz mamy rekordery i tak dalej, a wtedy jak ktoś chciał z tak zwanej pojemności nagrać, no to właśnie wtedy powstał taki mikrofon, gdzie się dawało baterię do niego i można było nagrywać to w dobrej jakości. No i poszliśmy do lasu, jak poszliśmy do tego lasu, no to się zaczęło. No. Głównie w utworze możecie usłyszeć stopę z uderzenia w ściółkę leśną, też nogą. Stopa to jest to, co jest takie pum, pum, pum. No to właśnie to zostało zarejestrowane wtedy. Również jakieś połamane drzewa, jakieś patyki, coś w tym stylu. I wiem, że później, również w Czernichowie, kamer nagrywał batem strzały, które zastępowały normalny werbel. I co? Wszedłem do domu i usiadłem nad tym. Wziąłem buszka, pamiętam. To był chyba jeden z nielicznych razy, kiedy tak zrobiłem, tworząc muzykę. No i poskładałem te dźwięki w pierwsze Etnosy. Ono się nie ukazało wtedy na tej pierwszej płycie. Nie wiem. Chyba nie byłem na to gotowy po prostu.
Nie byliśmy na to gotowi. Ja na pewno. No i się zaczęło. Później. Aha, i pamiętam jeszcze, jak w pokoju Kasia nagrywała wokalizy jakieś takie. No i właśnie z tych wokaliz później było posklejany ten utwór. Pamiętam, że te wokalizy były nagrywane pod takimi listewkami z jajkami. No tak, nie było w studia, trzeba było sobie radzić w domowych warunkach. No i miłe wspomnienia z tamtych chwil. I później po latach, jak się reaktywowaliśmy, to jeszcze razem ponagrywaliśmy. O, patrzcie, krab idzie. No, krab nie idzie, o, zniknął. Po latach dograne zostały przez Mikołaja i też Kasię, to pamiętam. Jeszcze nie wiem, kto tam dogrywał. Wiem, że były szyszki, że były butelki. Takie instrumenty perkusyjne. A, no i Maciek później wziął jeszcze, nie wiem czy później, czy wcześniej, wziął rekorder i ponagrywał. Wiem, że Józefa Maślankę, a drugiej postaci nie pamiętam. Wiem, że legendy beskidzkiego folkloru. Ten drugi pan robił maski. Wiem, że był już bardzo stary, miał ponad 90 lat, nie wiem czy blisko nie 100. No i Maciek nagrał wywiad z tymi ludźmi. No i później to zostało poskładane przeze mnie i ten. I, no i w takiej formie póki co ten utwór jest w tym momencie i. No i chyba to wszystko, co pamiętam odnośnie tego utworu. Powstawał kilkanaście lat. Wiem, że są też tam pszczoły gdzieś, które były więzione w jakiejś szklance albo w jakimś słoiku, też są tam dograne. Że sy jest zrobione z syknięcia Kasi, z etnosy. Zresztą w sumie też na tytuł się wziął. No i co? Miałem go przyjemność zagrać dwa razy na koncercie. Jeszcze się to nie przeżarło u mnie, ale a teraz nie wiem, jak to wygląda, bo już od jakiegoś czasu nie byłem na koncercie Psiokrew. Więc pozdrawiam psiokrewnych wszystkich, którzy oglądają. Życzę wam miłego dnia, miłego oglądania kolejnych odcinków. Tu z nami jest Kuba, który też tam kiedyś muzycznie się przewijał. I co, i chillujemy sobie tutaj. Pozdro, pozdro. Dziękujemy bardzo Góralowi za tą opowieść, za wspomnienia. Ja chciałem powrócić jeszcze do tematu właśnie starych mistrzów, dawnych mistrzów, bo to też jest ciekawa historia, która dotyczy się bezpośrednio Psiokrew i psiokrewnych, bo przecież i Józef Maślanka, którego wypowiedź słyszycie w etnosach, i Józefa Kupczaka, to jest samplowane, nagrane w terenie wypowiedzi. To nasi dawni mistrzowie i osobiście mam tutaj bardzo duży sentyment do wypowiedzi, do postaci Józefa Maślanki, który był moim mistrzem, bo artysta urodził się w 1937 roku, a niestety zmarł w 2019 roku w grudniu, czyli w poprzednim roku. No i taka wielka strata u nas w tym świecie folkloru i wśród dawnych twórców, którzy no niestety znikają i pozostaje po nich to, co nauczyliśmy się. Ja miałem przyjemność dużą, że od wielu lat, kilkunastu lat dreptałem ścieżką na Halę Boraczą i spotykałem się z Józefem Maślanką. Opowiadał mi o wszystkim, o budowie instrumentów. Ten instrument, który słyszycie w przerwniku dzisiejszej audycji, to róg pasterski wykonany przez Józefa Maślankę. Mam tutaj też piękny instrument dudy żywieckie, które stworzył Józef Maślanka. Mam tutaj dudy żywieckie. Jest to o tyle unikatowy instrument, że każde dudy żywieckie posiadają piszczałę melodyczną, czyli ten element, i piszczałę basową, tak zwany huk. Natomiast pan Józef był tak
nowatorskim, budowniczym i w ogóle szaloną postacią, człowiekiem renesansu, że stworzył dwa huki w tym instrumencie, czyli mamy taki sound system ludowy, który posiada dwie piszczały basowe, jedną melodyczną. Turbodudy. Tak, Kasia wymyśliliśmy na tę nazwę, która się bardzo Józefowi spodobała, i Turbodudy, tak został nazwany ten instrument. Jedyny taki na świecie. Jedyny taki na świecie. Chyba. I nie spotkaliśmy jeszcze innego, więc chciałem go zaprezentować w dzisiejszej audycji. Pięknie zdobiony, te oblewki tutaj, to wszystko jest pierwsze wyryzowane, wyrzeźbione i zalane cyną. No piękny kawał roboty, tutaj koziczki wyrzeźbione, wszystko właśnie zrobione rękami Józefa Maślanki. Chciałem o nim wspomnieć na koniec, ponieważ ta historia zamyka się w Psiokrew, bo Dawid Broszczakowski, którego poznaliście w poprzedniej audycji, który zajmuje się teraz produkcją i aranżem utworów w naszym zespole. Okazało się, jak się spotkaliśmy razem w Psiokrew, że tak samo od wielu lat chodzi do Józefa Maślanki i niezależnie, w ogóle nie wiedząc nawzajem, mieliśmy jednego wspólnego mistrza. No i też oddając mu hołd na ostatnim pożegnaniu zagraliśmy na jego instrumentach, na trąbicie na pogrzebie. Także taka historia, którą chciałem powiedzieć. I zapytamy jeszcze Dawida właśnie, jak on wspomina Józefa Maślankę. Mamy też nagraną jego wypowiedź, także... Co do mistrza, jeśli chodzi o budowę instrumentów, o którym wspomniałem już wcześniej, jest to Józef Maślanka, który uważam miał z wszystkich budowniczych najbardziej otwarty umysł i największą wyobraźnię. Łączył ze sobą naprawdę rozumiem tak absurdalne instrumenty i było to zabawne oczywiście, ale też wspaniałe i nie wpadłem na to nigdy. O tym, jak te instrumenty grają, to ja nie mówię, bo tego się nie da powiedzieć, trzeba po prostu posłuchać na żywo. Poza tym jeszcze był wspaniałym człowiekiem, który był, tak powiem, gawędziarzem. Można go było słuchać całe noce, jak opowiadał o swoich przygodach, które były i śmieszne, i uczące, pouczające, ale głównie śmieszne. I można by tak o nim opowiadać naprawdę bardzo długo, aczkolwiek zaraz mi się tutaj skończy wybrzeże, bo chodzę wokół wyspy, bardzo malutkiej i właściwie nie wiem, gdzie jestem tak naprawdę, więc będę powoli kończył. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia na najbliższych koncertach. Hej! To na koniec, my Wam bardzo dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku Psiokrewni TV. Dziękujemy, miejcie Katka, się dobrze. Maciej i... Jojo, operator. Dzisiaj z nami była Barbara Rosiek, też etnograf z Muzeum Miejskiego w Żywcu oraz Góral z wakacji i Dawid Broszczakowski też z wakacji, bo taki też czas mamy wakacyjny. Do zobaczenia. I Józef Maślanka z góry. I Józef Kupczak.